Trzecia dawka. Opublikowali wyniki badań Pfizer. Bardzo wysoka skuteczność dawki przypominającej. Dawka przypominająca szczepionki koncernu Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 wykazała w trzeciej fazie badania wysoką skuteczność przeciw wirusowi, w tym wariantowi Delta. Badanie przeprowadzono na próbie 10 tysięcy uczestników powyżej 16 lat, a efektywność wyniosła 95,6%. Pfizer oświadczył, że efektywność ich dwudawkowej szczepionki przeciw koronawirusowi z czasem spada. Firma powoływała się na badanie, w którym 4 miesiące po podaniu drugiej dawki skuteczność obniżała się z 96% do 84%. Uczestnicy badania przyjmowali dawkę przypominającą mniej więcej 11 miesięcy po otrzymaniu drugiej. W badanej grupie zarejestrowano jedynie 5 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w porównaniu do 109 przypadków w grupie kontrolnej przyjmującej placebo. Trzecia dawka. Firma zapewnia o korzyściach. Te wyniki dostarczają kolejnych dowodów co do korzyści płynących ze szczepienia trzecią dawką. To ważne, jeżeli chcemy, by ludzie byli odporni na tę chorobę, powiedział w oświadczeniu dyrektor wykonawczy Pfizera Albert Bourla. Mediana wieku uczestników wyniosła 53 lata, z 55,5%. W wieku pomiędzy 16 a 55 lat oraz 23,3%. Powyżej 65 roku życia. Firmy Pfizer i BioNTech zapowiedziały, że ogłoszą szczegółowe wyniki badania, by mogły zostać poddane ewaluacji. Wyniki zostaną przekazane Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków FDA, Europejskiej Agencji Leków EMA oraz innym regulatorom tak szybko, jak to tylko możliwe, poinformowano. FDA i EMA już dopuściły trzecią dawkę preparatów przeciw COVID-19 koncernów Pfizer-BioNTech i Moderna dla pacjentów o osłabionej odporności, przypomina agencja Reutersa. W środę w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że trwają prace nad umożliwieniem szczepienia dawką przypominającą wszystkim pełnoletnim osobom w Polsce.